Nie, jakby cała ta dramka z Sanivitu jest, 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 jest na tyle kosmiczna, że, 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 że to, to trudno o niej nie rozmawiać, bo. Szczególnie jedno bardzo konkretne zdanie, które pada w tym materiale, sprawiło, że mam takie. Tym ludziom odpierdala. Tym ludziom po prostu odpierdala. Oni nie są zdrowi psychicznie, nie? A jednocześnie oni są ekstremalnie zdesperowani, nie? Więc, ale skoro przychodzisz środka z tym, to może zaczniemy od tego wspaniałego materiału i całej sytuacji, e, żebyście zrozumieli, że, że, że porozmawiamy o sytuacji, w której dla odmiany e, nasz w, wspaniały e, na, 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 nasz wspaniały Mr Beast, który na tym kanale jest przecież kochany i szanowany. E, nie jestem, co prawda, number one fanem, bo number one fanem jest, oczywiście wosz. Sam to mówił, podkreślał, jest sprawdzone. Natomiast e, myślę, że warto o tym porozmawiać, bo, bo to jest ta sytuacja, w której komuś się ekstremalnie odkleiło, nie? Eee, więc tak. Sunny V to jest taki koleś z Australii, który zajmuje się... obgadywaniem dram publicznych postaci, tak? Jakby on, on jest tym kolesiem, który, który daje ci podsumowania Dram. I ja szczerze mówiąc raz czy dwa widziałem faktycznie jakieś jego wideo, ale niestety e, naprawdę, na, na, naprawdę koleś nie kryje się przesadnie mocno z tym, że ma bardzo prawicowy a e, i że e, jego e, jakby perspektywa na, na rzeczy e, jest perspektywą ludzi, których powszechnie nazywa się frajerami. Z <noise> dużą chęcią wam powie, że wiecie, żebyście e, nie chodziły woke, bo będziecie broke, tak? E, żebyście, że, że jakby ogólnie to, to e, wszystkie, wszystko, w cały świat się rozsypuje, bo e, Hmm, bo walki z mnóstwa zjada, Przymond zawsze będzie to robił w taki sposób, żeby koniec końców móc umyć ręce i powiedzieć: Nie, ja nic złego nie mówię. Nie? To, jest, to jest ten typ człowieka. Eee, to, 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 to jest ten typ osoby i e, dlatego, wiedzmy zanim przejdziemy do wideo, że mamy do czynienia z No i tak się, tak się składa, że nasz tutaj kochany Mr. Beast. W tym wypadku jest po słusznej stronie mocy, tak? A bo stoi po stronie, uwaga, uwaga, swojego pracownika. I jakby od razu zaznaczę, ponieważ to jest przedmiot tego, tego materiału. Ten pracownik korzysta z dowolnych zajmków. Tak? Nazywa się Chris, korzysta z dowolnych zajmków. No i droga, na jakiej obecnie znajduje się Chris, bardzo się nie spodobała panu ekspertowi od DRAM. I o tym będzie, będzie nasz, nasz, nasz pierwszy dzisiaj segmencik, nie? The Chris Tyson situation could become a complete disaster for Mr Beast brand. However, it may also provide some unique benefits. So let's begin by going over the drama, before explaining exactly. How I jakby tutaj zacznijmy już, pięknie doceniać to, że e, całkiem dosłownie. E, jakaś osoba może przynieść korzyści lub szkody dla marki. Pana Mr. Abista, nie. To, 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 to dokładnie tak działa. To jest dokładnie to, jak należy mówić o prawdziwych ludziach. Ale jeżeli myślisz, że to jest odczłowieczające, nie martwcie się, to dopiero początek. How this will impact the Mr. Beast channel. In mid-2022, fans began to notice that Chris Tyson was changing. In the early days, he represented the quintessential southern gun and truck loving dude. Yet beginning in March 2022, Chris began to display increasingly feminine traits, making tweets such as, I finally got my nails done at a nail tech. Additionally, Chris would highlight that his facial appearance had changed significantly since the start of the pandemic, which accompanied another post reading, Okay, so in four different customs, I had to prove I was myself because I quote look nothing like my passport pic, so much that I'm considering updating my passport. Do you see any resemblance? Prompting replies such as You went from man to boy. Chris I tutaj Ooo, uh, czyli ja młodziłem się, to chyba całkiem nieźle, nie? To chyba bazunia, jak ktoś mówi... O, oh, wyglądasz pięknie świat światło. Wyglądasz wyglądasz świetliście. Chris responded by stating, Nah, to be honest, I just really started taking my mental health seriously and eating better. Yet his Twitter photos kept insinuating that Chris was becoming more feminine, with this same kind of look showing up in his Mr. Beast appearances. For example, on the 6th of January 2023, Beast Reacts uploaded a video titled I Strapped a GoPro to a Fish, in which Chris dressed in a way that prompted comments such as, Chris has been adopting more and more traits that remind me of my grandmother. I can By, oddajmy to. Ten sweterek jest trochę babciowy. Ale czemu miałby go nie nosić? Okay, so some people just gonna ignore Chris's nails? Chris had to have lost a bet. The look is getting wild. The response to the video then prompted countless viral TikToks, such as this one with 700,000 likes, stating, How did Chris go from this to this? while others even made the claim that Carl had turned him gay. Now, this was pretty ridiculous as Carl isn't even that feminine, and Chris had come out as bisexual years before he and Carl had even met. The true catalyst for Chris Tyson's feminization instead seemed to have come from Marriage. In January 2022, Chris would post a photo with his wife to his Instagram, yet, after this, the family photo stopped altogether. Fans also noticed that he'd removed his wedding ring, with the ring's absence correlating perfectly with the very first post in which he'd painted his nails. Chris confirmed the split! Ja cię! Ludzie stalkowali jego Instagrama i zauważyli, <laughs> że nie ma obrączki. Ekscytujące! In a post from March 2023, reading, For a little over a year now, me and Katie have been separated, with this also confirming that Chris's transformation began as soon as his marriage came to an end. Chris went from lighting campfires and raising a family with his beautiful wife to now trying to be a wife with his man buns and long nails. Gotcha. As the criticism continued to pile, Chris announced that he'd be taking a break from social media. And while there was a possibility that Chris would make efforts to return to his former self, he'd rather do the opposite and Double down on his feminine. Istniała szansa, że wróci do swojego starego ja, gdzie istniała mojej dupie. A ponieważ moja dupa jest najważniejszym, co Was interesuje, szanowni oglądacze, to muszę wam to zakomunikować. zobaczcie, jak kurwa. żenująco przegrywowa jest ta narracja. Co to znaczy. Istniała szansa, że wróci do, do swojego poprzedniego życia, gdzie, gdzie istniała. Znaczy, jak oni są tak bardzo zdesperowani, żeby zakomunikować wam, że e, złe rzeczy się nie dzieją, nie musicie chować głowy pod kołderkę, że będą snuli takie narracje, które nie mają żadnego styku z rzeczywistością, nie mają w ogóle. Jakiegokolwiek podłoża, które, które, które sprawiałoby, że... Okej, okay, to co mówisz ma sens. Oni po prostu oznajmiają takie rzeczy jako fakty i liczą, że nie zwrócicie uwagi, nie? To jest cudowne. Przepyszne. Przepyszne. Nie, w sumie dobrze wyglądał. Or making the announcement that he'd been doing HRT for approximately two months, which, according to a quick Google search, is the medical process for changing genders. Chris would expand on this by stating, "Informed consent HRT saved my and many others' lives. The hurdles GNC people have to jump through to get life-saving gender-affirming healthcare in a first-world country is wild to me. Just let people make informed decisions about their own bodies." Which received a positive response from both Carl and Mr. Beast. Who wrote, got you. I did one more heart than Carl because I'm. A better friend. While his expressed positivity, others weren't so welcoming. O nie! Jakiś koleś na Twitterze powiedział, że źle. Źle. A jeżeli jakiś koleś na Twitterze powiedział, że źle, to znaczy, że. Oh, no cóż, źle, pogódźmy się z tym. Musimy z tym żyć. Biały mężczyzna powiedział źle na Twitterze. co w cofnąć całe to HRT. I to jest, to jest znowu: to jest tak grubymi nićmi szyta propaganda. Te, widzicie te lajeczki? Widzicie, widzicie te lajeczki? To jest quote tweet. To nie są lajki pod tym komentarzem. Tylko to są lajki pod komentarzem do tego tweeta. One są z cytatu. Tweet ma 11000. Zobaczcie, w jak głupi sposób ten koleś manipuluje e, e, informacjami, które publikuje, nie? Dane, które się wyświetlają pod tym tweetem, nie są danymi dla tego tweeta, tylko dla kogoś, kto skomentował i prawdopodobnie zjechał tego tweeta. Up to. Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times. Weak man times. Chris responded to this comment by stating: This is just more dog whistling that somehow trans and GNC folks are- No, no i widzicie, to. No, Okej. Okay. I teraz nie widzimy lajeczków pod tym, mimo że masz od kurwy miejsca nad tym. you dlaczego tak to sformatowałeś, mordo? Safe around kids. Tucker begs for me to come back when I leave for like two days to film. He is so loved and happy. Kids aren't born with hate, it's taught by people like you, and my child will only know love. I know I'm going to be a great parent, and so is every other person who puts the love of their child before everything. I made this decision because I wanted to show up as my best and happiest self for him. In a way, this was for Tucker. Chris's response received some positivity, such as, I'm convinced you're an amazing father. Tucker is lucky to have you, and also lucky to have all. Of those who surround and support you in his life, as well as I adore that I'm glad you made that decision. It's so much easier to be a parental figure when you're not struggling with dysphoria, yet he'd also receive an equal amount of backlash. You ripped apart amount 1300 A tu jest tylko 18 lajków, to to nie jest równa ilość. To, 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 to nie, nie jest tyle samo. Ja wiem, ja wiem, ile to jest tyle samo i to nie jest tyle samo. To jest inna liczba. Won't want to have friends around his house, a life full of difference and being alone. Must have missed the point in that tweet. How's this for him when you're depriving him of a father figure? Although Chris wasn't altered by these comments, as he'd once again reiterate his certainty in a new post reading, It's never too late to start being yourself, which received praise from Mr. Beast as well as Nolan and Carl. However, these comments. Na, na, nawet od YouTube'a dostali, nie tylko od Mr. Pista, Czyli YouTube też popiera. Co za YouTube. It's also added extra fuel to the fire. In a few years, look back at this thread and remember they were never your friends. Only yes men cowards. Hope you come out of this safe. Ah, uff. Zobaczcie, losowy rando z internetu poinformował go, że ludzie, którzy go popierają, to są tchórze. Prawdziwym bohaterstwem jest jebanie po ludziach, którzy przechodzą przez jakieś ważne życiowe decyzje. Wiecie, to są te silne czasy, co robią mężczyzny, nie? Boże. Wiecie, ja rozumiem urodzić się frajerem, nie? Ale potem poświęcić czas i energię na to, żeby kultywować tą frajerską energię, to już jest, to już jest praca, to już jest osiągnięcie, nie? Mr Beast responded to this with a simple opinion irrelevant ratio to which the original commenter would state, "I have 30 followers, so go ahead and ratio me. I'll still rest easy knowing that I'm not a coward who idly sits by watching my friend ruin his own life. In some ways it was nice to see the boys standing up for Chris on Twitter. However, the situation has already begun to change the dynamic with oh. No, Lajków niż dislikeów, ale ma dużo dislikeów, więc wszystko będzie źle. Ciekawe ile to wideo ma lajków i dislikeów. Mordo, ty masz 240 tysięcy do 175 tysięcy. Ja bym się bardziej o twój kanał martwił, bo te proporcje dla ciebie są dużo gorsze. In the videos for example in a recent live stream titled opening a thousand mystery art boxes Chris would once again dress in quite a feminine way. And while everybody participated oh, kurwa, jest I Przechodzi tranzycję, jak ma się ubierać jak nie kurwa kobieco no? as usual the energy and vibe didn't feel nearly as smooth as it normally does hey. it felt as though there was an unaddressed elephant in the room and therefore everybody was in their head as opposed to being in the present moment enjoying each other's company maybe everybody was simply too busy opening packages but Chris did make these bizarre jokes about Jimmy being female making him incredibly uncomfortable oh my god Jimmy look they drew you Jimmy they drew you so well it looks just like you O oh, yes. O oh my God, it's Jimmy. How did fan art. So This is what we were looking for. <gibberish> tak, tak. Zawsze teraz jakby będziemy mieli sekunda po sekundzie analizy każdej każdej miny, każdego mrugnięcia naszego dzielnego pana Bestii, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odczytać uh, jego wołanie o pomoc, które jest ukryte pomiędzy tymi wszystkimi kadrami, gdzie zachowuje się zupełnie jak człowiek. Spryt bogaty, trochę arogancki i ogólnie, miejscami wcale nie mały fiut, ale człowiek. Nie? Pamiętajcie, najważniejszy przekaz jest ukryty. I tylko, tylko jeżeli umiecie, tylko jeżeli oglądacie z 0,25 prędkości i jesteście w stanie przeczytać każde mrugnięcie rozpaczy, to widzicie, co naprawdę dzieje się w tej scenie. Inaczej. Be brave. Be honest. Be kind, Mister. Mr. That is my tagline. Becoming even weirder when each member started to pay each other compliments. Hey, nice shirt. Thanks, dude. Nice shirt. Hey, nice shirt. Thanks, dude. Nice shirt. Thanks. Nice shirt. Thanks. nice shirt. Nice shoes. For the most part, the livestream was devoid of awkward moments. However, it would act as fodder for another 100 million views worth of. Uh, what's drama and criticism. Chris likely believes that people will slowly adapt to his new appearance over time, but is this really going to happen? Tak. Czy to stanie się z czasem? Tak, ponieważ większość ludzi nie jest chora z nienawiści i o ile dla wielu osób może to, ta, ta cała sytuacja, ta cała przemiana, że oglądają śmiesznego pana milionera, który, uh, który rozdaje pieniążki i robi głupie rzeczy, a... Uh, i teraz tam jest dziewczynka, która była chłopcem, albo osoba, która była tylko chłopcem, a teraz jest osobą. Będzie pewnie wymagała dla wielu osób czasu na przystosowanie się. Co jest? Uwaga, uwaga. Zapnijcie pasy. Pewnie okej. Okay. W sensie. Jeżeli dostajemy nowe informacje, czasami musi, potrzebujemy czasu na to, żeby do nowych informacji wiecie, się dopasować, żeby, żeby, żeby umieć się do nich odnieść, ustosunkować, nie? To tak, 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 dzia tak działa wszystko w naszym świecie. Alternatywnie możemy kręcić paniczne e, fi filmiki e, i montować dziwne, dziwne zwiastuny katastrofy na TikTokach i innych platformach. Mówiąc, że teraz wszystko się posypało, to, to, to także jest jakiś wybór. Jest to wybór, który świadczy du, du, dużo bardziej o osobie, która to dokoduje, niż o kimkolwiek dookoła tej sytuacji, ale jest to wybór. Nie? Zabawne, to, 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 to poziom po prostu kopium, który, który bije z tego materiału, jest niesamowity. Muszę za wszelką wam cenę udowodnić, że dzieją się złe rzeczy i że tak naprawdę, Mr. Beast, kiedy mówi, że popiera, to w środku cierpi i on potrzebuje pomocy. On, on nie wie co zrobić w tej sytuacji i zna tylko ból, rozpacz. Pewnie teraz je dużo jogurtu albo coś. Well, maybe. It's difficult to say as the situation is fairly unique, especially when considering Chris's reputation and influence. However, if Chris continues to transition, would it be unreasonable to say that he could jeopardize some of the personality traits? Made him a successful member in the first place. Perhaps the opposite will happen, and he'll instead pick up new personality traits that better resonate with the current Mr. Beast audience. This was Podoba mi się, że on o żywej, prawdziwej osobie mówi, że nabierze nowych cech charakteru. W sensie, że, że co, że prze, przepiszą go? Że zostanie napisany na nowo? Że scenariusz się zmieni? was put forward in many comments supportive of Chris who implied that there'll be millions of queer kids who look up to him although this doesn't necessarily mean that it'll add any value to the videos Mr Beast has likely cultivated a massive LGBT audience all of whom are already watching anyway and if we've learned anything from Hollywood in recent years it's that adding over the top LGBT characters for the sake of relatability rarely works as intended and is Widzicie, widzicie jak, jaka zajebista desperacja bije z tego materiału? To kiedy dosłownie, Koleś mówi, że. No, Hollywood nas nauczyło, że nie możemy dodawać przesadzonych postaci LGBT, ponieważ, jak powszechnie wiadomo, to, to właśnie dokładnie się dzieje, kiedy robisz coming out tej przesadzoną postacią LGBT. Po, po, powiedzcie, powiedzcie, że to nie jest cudowne. Often nothing more than a distraction from the premise of the movie or video. On top of this, it can be uncomfortable and unrelatable for the silent majority. Although as we nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego jak tam jedna Uszkodowana, milcząca większość. Jakby też, nie, 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 nie oszukujmy się w tej kwestii. Co jak, co? Ale ci ludzie, którzy, którzy sieją jad, to oni są najgłośniejsi zazwyczaj. Oni nie stanowią tej cichej większości, która się nie wypowiada. Cicha większość to są ci ludzie, którzy zazwyczaj. Nie, nie mają dostatecznej motywacji, żeby się wypowiadać na jakiś temat, bo dla nich nic to nie zmienia. I tak to działa w tej sytuacji. Znaczy, jeżeli zastanawiacie się, co myślą ludzie, którzy nie zajmują się spamowaniem lajeczków i dyslajeczków, to, to z dużym prawdopodobieństwem myślą: Hmm się zmienił, albo mm, wow, to dziwne I, i to jest, to jest całość ich myślenia. Fan fantazjowanie na temat tego, że oni z całą pewnością, to, że oni są, 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 jezu, jacy niezadowoleni, jest po prostu kolejną manifestacją bycia strasznym, strasznym frajerem, nie? Have seen a situation like Chris's does have the potential to create an otherworldly amount of discussion, which could be seen as a benefit for the Mr. Beast brand. Drama is good for growth, 100%. That would be an easy way to up my. So you're if a I got it, bro. The problem is this type of situation is probably the last thing that Mr. Beast wants to attract. Oh yeah college który ma 120 milionów lajków 500 osób, które. Które się zgadzają ze śmiałą tezą, że nic nie może zrobić bez bycia skancelowanym. Mr. Beast jest w pułapce. Co on biedny zrobi? Nie? To też jest jakby, to też jest jakby drugi, drugi rodzaj kopium, które dostajemy. To znaczy to zajebiste przekonanie, że koleś, który znajduje się w tak ekstremalnie uprzywilejowanej pozycji, że, że on jest jakoś strasznie uciskany w tej sytuacji. Że on nie może nic zrobić. A wiecie co on wiecie, co, co może zrobić? Przestać robić cokolwiek. Celkiem dosłownie. On, gdyby dzisiaj przestał. Nagrywać wideo i wrzucać co, 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 cokolwiek więcej. To nie dość, że przez długi czas zbierałby jeszcze przychód z reklam. Tak? To dodatkowo zgromadzony kapitał spokojnie pozwoliłby mu żyć do, do, do końca życia jak król. Pozwoliłby mu nawet kupić bilet na, wiecie, fajną stację kosmiczną dla, 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 dla miliarderów, o której nic nie wiemy. Wink, wink. A... Ci ludzie są w sytuacji dokładnie odwrotnej niż pułapka czy sytuacja bez wyjścia. Ja nie wątpię, że, że Mr. Beast, patrząc po tym, jak się zachowuje i patrząc o tym, jak bardzo jest na fali w tej chwili, że on zamierza długo ciągnąć swoją karierę i jeszcze więcej nam opowiadać bajek o tym, jak to jego wspaniała, indywidualna, charytatywność rozwiązuje wszystkie problemy naszej planety, a także robić wcale nie problematyczne jakby rzeczy, takie jak. Real life squid games na przykład. Natomiast, idea jest taka, że o ile nie jest kretynem, który, który jakby wszystkie swoje pieniądze ulokował w tych piadejtowych jajkach do pochwowych od Gwyneth Paltrow, to, 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 to on już nie ma problemów w życiu, nie? I fajnie by było, jakby ludzie troszkę dorośli do tego faktu, że, że osoby właśnie pokroju sterpista one raczej nie, nie, nie żyją na tej samej planecie, co, co, co my tutaj robaczki. as he's forced to agree with Chris's position as he has no way of manipulating the situation without being painted as the bad guy it's a lose lose situation for Mr Beast i think Jimmy is in an inescapable situation if he kicks out Chris canceled if he don't his channel will die for real an inescapable situation is a pretty good way of describing the drama which is also why it deserves the harsh label of being a Oh by no, 24 likes. Kurwa, jakby plują, plują prawdą. Plują prawdą. Ta cicha większość jest ewidentnie jeszcze dodatkowo uci uciszana. Nikt się z nią nie chce zgodzić. Ale to na pewno przez iluminatów. Przez oczywiście, teraz płciowych iluminatów. A nightmare. Jimmy has no option but to publicly express acceptance of Chris's transition. A silence or even worse disapproval would come with obvious severe repercussions. However, in accepting Chris's transition, Jimmy implies that this will be the new normal within the content, thus annoying a different group of people, many of whom will never express their true feelings and may rather simply click on fewer Mr. Beast videos. Oh nie, no. oh nie, ktoś powiedział, że Mr. Beast straci wyświetlenia. No to chuj, to już rozwiązane. To, to, już, to już wiemy. To, to już wiemy, że, że, że samo złe będzie teraz. Że, że, że już no nic dobrego nie może z tego wyniknąć. Mnie jest trochę smutno. Ja trochę rozpaczam. If this is the case, Jimmy has no option but to accept this fate, as removing Chris from the videos in any kind of way could create an even more severe media firestorm. The only clean solution, should things go south, might be for Chris to resign himself, and even then, rumors and bad press will be unavoidable. Weź się wycofaj, żebyś nie robił panu bistu swoją tożsamością i byciem sobą przykrości, nie? To jest zajebista desperacja, nie? To jest, to jest naprawdę. Mega manifestacja tego, że koleś za wszelką cenę chce udowodnić, że. że, że e, no. To jest straszna rzecz, ta cała transpłciowość. I musicie mi uwierzyć, mam na to dowody w postaci tweetów z 24 lajkami. Nie? Cudo. cuda. whether it be arrogance or ignorance chris seems oblivious to how this they... this whole thing might impact jimmy forgetting that he achieved his current level of success by avoiding this exact type of drama Tak, tak, jestem transwobem. A, a po czym zauważyliście? Nie? Tymczasem do tego to się sprowadza. Przecież nic z tego, co on tutaj yy, zaserwował, nie, nie ma sensownego podłoża w czymkolwiek. Tak? Nic się nie zmieniło na tym kanale. On po prostu spekuluje, co by się zmieniło. Co mogło się zmienić? Co jest źle? A, a, że nie ma żadnych empirycznych dowodów na, na temat tego, że dzieje się coś złego? No cóż, no musimy polegać na robieniu, kurwa, stop klatek, nie? I w wyszukiwaniu tiktoków ludzi, którzy bardzo chcą, bardzo chcą udowodnić, że dzieje się coś złego. Oni z pewnością są wiarygodni i godni zaufania. Z czym, jedna, jedna pozytywna rzecz w tym wszystkim. Ekstremalnie widać, że cały ten grift, że całe to pierdolenie o tym, że tutaj Chris jest problemem, że to nie działa. Znaczy, ekstremalnie widać to, że koniec końców ludzie raczej tego nie kupują. Dlatego że Stanley V troszeczkę. Zrobił to, co niektórzy konserwatyści e, sami sobie robią, e, i, i, i potem bardzo mocno tego żałują. Znaczy wyszedł przed szereg. On próbował e, być pierwszym, który zaraportuje o tej wielkiej kontrowersyjnej sytuacji, i okazało się, że, że e, to jego, ta jego próba bycia pierwszym e, niestety. Mm, nie przyniosła pożądanych rezultatów. Niestety dla tego bidulka ludzie nie rzucili się na ten soczysty kąsek. I to tylko jeszcze mocniej pokazuje, jak wielkim przegrywem jest ten kolo, nie? O. Prawicowcy mają to do siebie, że oni muszą być pierwsi na pewnym etapie, że oni na, na pewnym etapie muszą, muszą pokazać, że nikt nie jest tak bardzo agresywny w atakowaniu jakiegoś tematu jak oni, ponieważ inaczej, no, no, no cóż, no, w wojnie na to, na, na, na kliki i na to, kto pierwszy właśnie wyskoczy z sensacyjną sytuacją, oni po prostu przegrają. A tu oglądamy de facto właśnie typa, który, który, który popełnił bardzo malownicze pułku, nie? Ja, ja nie wiem, czy ja się zgadzam, że oni wierzą w jakiś spisek. Ja myślę, że to w dużym stopniu rozbija się wokół tego, że po części te hopy, które, które promują takie narracje, sami są po prostu właśnie różnego rodzaju fobami, a z drugiej strony. E, oni widzą, że na tym można zarobić pieniążki, nie? E, I skoro, skoro można na tym zrobić pieniążki, to czemu nie próbować, tak? Ja myślę, że to w tą stronę idzie, że to, to nie ma, to nie ma w, w większej głębi. I myślę, że to działa w ten sposób, że oni by bardzo chcieli, żeby świat działał inaczej. Natomiast skoro nie chce, to trzeba przynajmniej to monetyzować. No. Znaczy ja, ja jestem praktycznie pewien, że ludzie, którzy najbardziej pieją o transaktywistach i tak dalej że oni absolutnie w to nie wierzą nie? że dla nich to jest to jest akurat konkretnie część griftu bo to się, to się zwyczajnie opłaca opłaca się być chujowym Ja byłbym bardzo zdziwiony, gdyby, gdyby sytuacja wyglądała w ten sposób, że oni. A, e, że, 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 że oni e, widzą siłę w e, właśnie osobach te, 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 trans. Ja uważam, że to jest dokładnie odwrotnie. Oni widzą, że w tej chwili nie ma żadnej siły politycznej, która by z zapałem broniła osób transpłciowych, dlatego oni są, dlatego osoby transpłciowe są, są po prostu zajebistym materiałem na wroga, tak? Ponieważ z jednej strony du, duże grupy interesów w najlepszym wypadku występują po stronie osób transpłciowych bardzo performatywnie i bardzo jakby przy okazji, a nie, a nie aktywnie na co dzień. W związku z czym bardzo łatwo jest atakować tę grupę, jako grupę po prostu niezaopiekowaną, tak? Dwie nieskończoności: U Karolina Krowa, pojedynczej nieskończoności: Flavius, Elej, Włózek, I Janek oraz Ptobandek z kasztaniu, Dawczynie, Pizzy, Adam Pawłowski, Ranafek, Szytok Karyńskiego, Skłodowskiego oraz Szefo. Dawcy Kawy z Ciastkiem, Michał Piotrowski, Hypatia, Grub Mephisto, Samret, Bartomiej Bechan, Odkrywsku, Marokwu, W, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski oraz Smokey Dora. Dawczynie Kawy, Kropster, Jarosław Ternikowski, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azjorowicz, Bardaba, Jaszy 2, Heinrich, Michał Szydziewski, Miku39X, Kot Gruszka, Aisyja Karentifo, Julia Esz, XLS, Maciej, Adam oraz Eryk Foss. I wreszcie osoby dające herbatę: Arkadiusz Gumiński, Ponczek Demozy, Dziad Chmielarz, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Pati 3000, Eldaimun, Hubert Mazur, Dziek, Kaczka, Macie Dzieński, Daru Klusek, Adrian Gami, Lubel, Misiek oraz Lakardar. Bądźcie się siebie dobrzy, bądźcie się siebie dobre, starajcie się rozumieć ludzi tam, skąd przychodzą, a tam, gdzie jesteście.